Kolejny gość, pan Michał Guzek, prezes Fundacji Chrześcijańskie Granie. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie Michale, no muzyka chrześcijańska dla wielu kojarzy się czasami z jakimiś smętnymi balladami, a to chyba nic bardziej mylnego, prawda? Dokładnie, ta muzyka chrześcijańska się rozwija już od wielu lat. Właściwie próbowała nawet wejść do takiego mainstreamu, czyli do głównego nurtu muzyki. W tym momencie mamy sporo takich i młodych wykonawców, którzy grają coraz i ciekawiej, wchodzą w różne style muzyczne, od hip-hopu, tak, poprzez rock, poprzez muzykę popową. I myślę, że coraz bardziej nie jest trudno odkłamać, raczej coraz łatwiej jest odkłamać tą sytuację, która tak kiedyś nastała, że muzyka chrześcijańska to muzyka pielgrzymkowa, czy muzyka smętna. Oazowa, smętna, bo oaza dokładnie też ma swój urok, prawda? Ale tak, ale oaza ma urok w salkach, tak, a my chcemy promować muzykę chrześcijańską, która jest grana w radiach, jest grana na festiwalach muzycznych, na koncertach. Ja miałam okazję doświadczyć wspaniałego koncertu podczas Światowych Dni Młodzieży i powiem, że no, tłum ludzi bawił się doskonale, bo była to no, niesamowita energia, no i wielkie show. Mam podobne doświadczenie, byłem na tym samym koncercie, to było coś niesamowitego, może nie byłem tam blisko, bo byłem gdzieś tam w sektorze dalszym, ale to doświadczenie rzeczywiście tej muzyki z dobrym chrześcijańskim przesłaniem pokazywało, że ta muzyka dzisiaj jest na najwyższym poziomie. Były tak to covery zespołu chociażby Hillsong, który sprzedaje kilkaset świetnie milionów płyt na całym świecie. Warto powiedzieć, że Światowe Dni Młodzieży pokazały, że ta muzyka chrześcijańska naprawdę jest na wysokim poziomie. Jest bardzo różnorodna. Jest różnorodna. W ramach Festiwalu Narodów w samym Krakowie i w okolicach w koncertach wzięło około 100 tysięcy osób. Mhm. A proszę powiedzieć, bo wiem, że już dzisiaj w Warszawie będzie można również wziąć udział w koncercie Chrześcijańskie Granie. Będzie to zespół Kanan, prawda? Dokładnie. Serdecznie zapraszamy. Na naszym serwisie koncertychrześcijańskiegranie.pl można znaleźć informacje na temat tego koncertu. Z liderem zespołu Jakubem Kornackim. Tak, Jakub Kornacki i zespół Kanan, debiut 2013. Od kilku lat tworzymy koncert debiut dla młodych zespołów, które właściwie wchodzą na scenę muzyki chrześcijańskiej. I dzisiaj w parafii Świętej Rodziny o godzinie 16 na Zaciszu serdecznie zapraszamy na ten koncert. A proszę powiedzieć, pana fundacja współpracuje też z wieloma zespołami chrześcijańskimi, prawda? Właściwie staramy się współpracować z większością zespołów, które grają dzisiaj na scenie muzyki chrześcijańskiej, ale głównie wybieramy te, które wchodzą na scenę muzyki chrześcijańskiej, te najmłodsze zespoły. W tym roku w ramach koncertu debiuty wygrał zespół Młode Koty. To jest taka kapela hip-hopowa, i chcemy ten zespół przez cały rok promować. Chcemy też również temu zespołowi wydać płytę. A już od kilku lat na tej naszej scenie debiutanckiej pojawiło się naprawdę wielu znakomitych artystów, m.in. Magdalena Frączek, Strona tak B, Kanan wspomniany. Coraz więcej tych zespołów. To jest nasze zadanie, właściwie fundacja, którą tworzymy. Ona właściwie robi coś, co mam wrażenie, że nie robi nikt w Polsce. To jest jedyna fundacja, która tak kompleksowo chce się zająć promowaniem muzyki chrześcijańskiej, ale ewangelizacją poprzez młode zespoły. No i właśnie, to ma ogromną siłę. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studio. A państwa zapraszam już na ostatni odcinek z cyklu Przestrzeń. Zapraszam do Brzezin, Aleksander Ziemiańczyk.